Uwaga! Materiał jest wyłącznie pilotem i metodą prezentacji formatu gry. I wszystkie nagrody, o których mowa, są fikcyjne. Na poziomie trzecim, wartym 18 tysięcy złotych, na tablicy mamy bez zmian 30 kwadratów w kolorze niebieskim, 30 w zielonym, 10 w kolorze złotym i, co jest nowością, 30 kwadratów w kolorze żółtym, które zastąpiły kwadraty w kolorze pomarańczowym. Kwadraty w kolorze żółtym mają wartość 2 punktów. Reszta jest, jak widzicie, bez zmian. Tak więc przechodzimy do gry o 18 tysięcy złotych. Rozpoczynamy ostatnią w dzisiejszym odcinku grę, której stawką będzie 18 tysięcy złotych. Po trzech nieudanych próbach wreszcie ekspert wygrał 9 tysięcy. No i teraz, jeśli chodzi o kolejny poziom, czyli o 18 tysięcy złotych, jak już powiedziałem. Mamy pewne zmiany na tablicy. Poza tym, że to jest twoja jedyna próba, to musisz wiedzieć, że pola pomarańczowe zostały zastąpione przez pola żółte. Mamy 30 pól żółtych, zielone, niebieskie i złote są bez zmian. Pole żółte jest warte 2 punkty. To jest jedyna zmiana. No i oczywiście stawka jest, to jest druga zmiana. Tak więc moje dwa sakramentalne pytania. Czy chcesz podejrzeć układ kolorów na tablicy w tej chwili? Może teraz trochę opuszczę moją regułę i podejdź na 5 sekund. Spróbuj. Tak więc 5 sekund, czas start. Raz, 2, 3, 4, 5. Czas minął. Świetnie. Drugie pytanie. Bank czy ty? Kto zaczyna? Ja. Zaczynasz ty. Świetnie. Tak więc tradycyjnie pierwsza seria składa się z 4 strzałów, zarówno dla ciebie, jak i dla banku. Ty pierwszy. Słucham, od 1 do 100. 4. Numer 4 to kwadrat koloru niebieskiego za 6 punktów. Następnie? Następnie poproszę 31. 31. To jest ponownie kwadrat niebieski. Kolejne 6 punktów. Następnie? Następnie 78. 78 to jest kwadrat złoty. Czyli razy 2. A to oznacza, że masz w tej chwili już 24 punkty. Bo do tej pory miałeś 12, razy 2, 24. I ostatni kwadrat w tej kolejce, w tej serii? No to może 2. Numer 2. To również jest kwadrat niebieski. Czyli łącznie masz 30 punktów po serii pierwszej. Teraz 4 strzały dla banku. Proszę bardzo. 4 strzały dla banku. W porządku. W takim razie poproszę 100. Setka to kwadrat żółty za 2 punkty. Następnie? 1. Jedynka to jest kwadrat zielony za punktów 5. Następnie? No to może 20. Numer 20. Zielony. Kolejne 5 punktów. I ostatni w tej serii? I ostatni to może 22. 22 to kwadrat żółty. Czyli kolejne 2 punkty. Po tej serii bank ma 14 punktów. Prowadzisz 30 do 14. Przechodzimy do serii drugiej. A w serii drugiej po 3 strzały. Ty zaczynasz. Słucham. 18. Numer 18. To kwadrat zielony. Zielony za 5 punktów. Następnie? Następnie poproszę 51. 51. To jest kwadrat niebieski. Punktów 6. I ostatni w tej serii? No to może ostatni w tej serii to 19. Postawię. 19. To jest kwadrat złoty. Kolejny podwajacz na twoim koncie. A to oznacza, że miałeś 41 punktów razy 2. 82 punkty po 2 seriach. Znakomity wynik. No ale teraz 3 strzały dla banku. 3 strzały dla banku. Tak jest. W takim razie poproszę 95. Numer 95 to kwadrat niebieski za 6 punktów. Kolejny? 90. 90 to kolejny kwadrat niebieski
również za punktów 6. I ostatni dla banków tej serii? I ostatni to może będzie 61. Numer 61 to jest kwadrat zielony. Zielony za punktów 5. Czyli w sumie bank zgromadził 17 punktów w tej serii. Dodajemy do tego 14 z poprzedniej. Łącznie bank ma na koncie 31 punktów, a ty prowadzisz 82 do 31. Po dwóch seriach. Przed nami seria trzecia. No i tylko dwa strzały, zarówno dla ciebie, jak i dla banku. Zaczynasz oczywiście ty. Proszę bardzo. To w takim razie może spróbuję 81. Numer 81 to jest kwadrat złoty. Kolejny złoty kwadrat. Czyli podwajamy twój stan konta. Łącznie masz 164 punkty. Powalająca liczba. Następnie jeszcze ostatni kwadrat w tej serii. I ostatni to może 77. 77. A 77 to jest kwadrat koloru niebieskiego. Za 6 punktów. Łącznie po trzech seriach masz na koncie 170 punktów. No i bank. Dwa strzały. No to może dla banku oddamy takie strzały jak 44. 44. A numer 44 to kwadrat w kolorze żółtym. Za 2 punkty. I ostatni dla banku? No i ostatni to może 11. 11. Niebieski. Za punktów 6. Łącznie 8 punktów. W sumie prowadzisz po trzech seriach 170 do 39. A to oznacza, że praktycznie masz już tą grę wygraną. Choćbyś nawet teraz odkrył dla banku złoty kwadrat, to nie ma szans, żeby cię dogonił. Nie ma szans. Czyli już praktycznie wygrałeś 18 tysięcy. No ale formalności musi stać się zadość. Ostatnia seria, ostatni strzał dla ciebie. Najpierw, potem dla banku. Słucham. To może 89 dla mnie. 89. To jest kolor zielony. Zielony za 5 punktów. Kończysz tą rozgrywkę z wynikiem 175 punktów. No i ostatni dla banku? No i to może 61. 61. 61 to jest kwadrat zielony. Ale przepraszam, już był. 61 już był. 61. Już jeden. Czyli nie możesz. Drugi raz tego samego? No to musisz dalej. No dobrze. No to w takim razie powiedzmy 76, bo tego chyba nie było. Numer 76. Nie widzę, żeby było. Sprawdźmy, co się kryje pod numerem 76. A pod numerem 76 mamy kwadrat żółty. A to oznacza 2 punkty. Czyli w sumie ta gra kończy się wynikiem 175 do 41 dla ciebie. No i mogę śmiało powiedzieć, że wygrałeś właśnie 18 tysięcy złotych. Brawo! Tak, no i cóż, można kończyć 18 tysięcy, 3 poziomy zaliczone, 7 do końca, 7 do 2 milionów. I kolejny poziom to 37 tysięcy złotych. Tylko pamiętaj, masz jedno życie, to jest twoje jedyne podejście możliwe do tego poziomu. Pytanie, czy grasz, czy rezygnujesz i bierzesz 18 tysięcy? Tylko pamiętaj, że w przypadku porażki tracisz w tej chwili 14 tysięcy. Co robisz? Gram dalej. Grasz dalej. Tak jest. Świetna postawa. Ale to już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj nam czas się skończył. Dziękuję Państwu za udział, za uwagę, za kibicowanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Wóz albo Przewóz.